Tadzio Rukowicz, człowiek dynamit, człowiek pełen siły, pełen sympatii, z wielkim serduchem. Ja myślę, że nie ma lepszego kandydata w tych wyborach samorządowych niż Tadek Rukowicz. No i dlaczego pan popiera Tadeusza Rukowicza? Bo Tadeusz Rukowicz gwarantuje pełny odlot bez dopalaczy. Takich ludzi trzeba właśnie, takich, co są otwarci, co widzą, nie żyją przeszłością, a przyszłością i ciągle idą do przodu. Tadeusz był taki, jest i będzie. Dlaczego popieram Tadeusza Rukowicza? Dlatego, że jest łysy, a w moim wieku i czuję, że coraz im dalej w las, tym niestety dosięgnę, więc łysi. Głosujemy na łysy, panie Jacku, tak? Ja głosuję na łysy, bo łysi są mądrzy i nie widać ich głosów. Dokładnie. Nie mogę powiedzieć, że przypomina mi egipskiego kapłana, ale to skojarzenie zawsze mi się nasuwa. Tadeusz lubi bluesa, więc Irek Dudek byłby chyba dobrym porównaniem. Mam na którego patrzeć? Na ciebie, nie? Tak to się robi. Tak, ale ja jestem... Popieram Tadeusza Rukowicza, ponieważ jest młody, przystojny, bardzo przyjemnie się na niego patrzy i w ogóle bardzo go lubię. Jest fajnym kandydatem, przede wszystkim jest przystojny, słuchajcie, to jest wartość, tak? W życiu bym nie zagłosował na Rukowicza. Za długo go znam. Znam go 4 lata i więcej, przepraszam, niż 4 lata. 4 lata pracujemy razem. Nie wydaje mi się, żebym za niego mógł oddać głos. To byłoby niemożliwe. Natomiast Tadeusz może liczyć na mój głos i mojej rodziny. Tadeusza Rukowicza? Tak. Tadeusza Rukowicza znam od małego. Kiedyś graliśmy razem w piłkę, topiliśmy się razem w rzece. No i fajny gość, z poszczególnych komorów.